Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj dwa grodziskie z Pinty. Grodziskie 2.0 i 3.0. Grodziskie 2.0, 3.0. Najpierw będzie 2.0. 2.0. Dlaczego 2.0? Dlatego, że pierwsze było ala grodziskie. Wersja jakby beta to było grodziskie z jeszcze z browaru Grodzka 15 z Lublina. Jeszcze wtedy Pindy nie było i to był taki pierwszy projekt, który razem zrealizowali Grzesiek Zwierzyna i Ziemowit Fałat. I później, rok później już założyli Pintę. To jest piwo, które zostało, jak dobrze kojarzę, to 2.0 ma pojechać do Denver, czy też pojechało już do Denver. Co tutaj jest napisane? Grodziskie, oryginalnie polskie, lekkie i jasne piwo górnej fermentacji, przygotowywane ze słodu dymionego i polskiego chmielu lubelskiego. Jako Pinta ważymy regularnie piwo w tym stylu od 2011 roku, ale poszukując ideału eksperymentujemy. Przedstawiamy Grodziskie 2.0, w którym 100% zasypu stanowi słód pszeniczny w stylu grodziskim, wędzony dymem z dębu. Pinta Grodziskie gasi pragnienie naprawdę. I tutaj mamy skład. Słody Weyermann pszeniczny, grodziski, wędzony dymem z dębu. Chmiel lubelski, drożdże S33 Savbrew Fermentis. Natomiast wersja 3.0 to są słody Weyermann pszeniczny, grodziski, czyli ten sam, ale oprócz tego jest jeszcze słód Weyermann jęczmienny, wędzony dymem z buku. Ten, który daje takie bardziej szynkowe aromaty. Chmiel lubelski, drożdże Savbrew. To piwo ma 7,8 ekstraktu i to ma 7,8. To ma 2,5% alkoholu, to ma 2,6, czyli troszeczkę mniej, czyli troszeczkę więcej, czyli to teoretycznie jest pełniejsze. To ma 21 IBU, to 20, więc tu w zasadzie różnica niewielka, niewyczuwalna. Zdegustowałbym porównawczo, ale mam tylko jeden pokal do Grodzisza, bo drugi wyniosłem do starej rozlewni. To chyba nie był dobry pomysł, ale nie przewidywałem, że będę mógł dwa grodziskie porównywać jednocześnie. Dlatego mam też dwa szkła. Te konkursowe na konkurs World Beer Cup, na którym mam sędziować. Ostatnio właśnie wypełniałem ankietę na style, które najbardziej bym chciał sędziować i na te, które bym najmniej chciał sędziować. I teraz tak, weźmy najpierw Grodziskie 2.0 i to będą dwa osobne filmy. A w tym drugim porównam jakby wrażenia z obu, porównam barwy, porównam aromaty. No, próbujemy. No jest wędzoność i jest taka ta wędzoność trochę inna. Taka jest właśnie... No, inna. Kurde, byłem przed chwilą szkło i co? Nie ma tutaj takiej piany, jaka była na amberowskim. O, już teraz jest dobrze. Jest wyraźne zmętnienie. Moim zdaniem zbyt wysokie. Zbyt duże to zmętnienie. Widzicie? Moim zdaniem jest za bardzo zmętnione. Powinno być klarowne grodziskie, znaczy powinien być osad, ale powinno się dać nalać bez osadu. Dlatego właśnie klarowano to piwo karukiem, czyli rybimi pęcherzami. Pęcherzami pławnymi ryb. Taki klej się z tego robi, podobny do żelatyny. Bardzo fajna goryczka, lekka taka... Taki smak chmielowo właśnie wędzony. Mielono wędzony. Jest lekko wodniste, co zrozumiałe. Ale goryczka jest naprawdę przyjemna. Bardzo orzeźwiające. Niestety piana, no ładny lacing,
No, ale się dosyć szybko zredukowała. Znaczy, od początku nie było za wiele. Dobra goryczka. Dobre orzeźwienie. Te nuty wędzone, czy bardziej dymne, dymu, mogłyby być intensywniejsze, aczkolwiek podejrzewam, że jest to bliskie temu, jak smakowało grodziskie, bo paradoks polega na tym, że jak czytam, albo inaczej, jak pytam ludzi, którzy pili grodziskie, którzy nie znają jakby historii grodziskiego, to oni mówią głównie o tym, że piwo wylatywało z butelki, jak się otworzyło, że wychodziło nosem, było mocno nasycone i że było bardzo lekkie. Natomiast rzadko się wspomina o tej wędzoności, więc ta wędzoność na pewno była taka nienachalna, że tak powiem. I tutaj myślę, że to się udało osiągnąć. Aczkolwiek, umówmy się, dzisiejszy konsument grodziskiego, jeżeli usłyszy, że piwo ma być dymione, to będzie oczekiwał większej dymności, więcej nut wędzonych niż tutaj jest. Ale jest bardzo ożywiające, bardzo przyjemne. No, porównajmy z tym grodziskim 3.0.